Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym się zająć nie może wzorem, ale właściwym wykończeniem brzegu robótki. W tym przypadku jest to obwódka, czy to będzie ściągaczowa, przy żakieciku, płaszczyku, przy swetrach rozpinanych, czy kardyganach, czy przy czymkolwiek, przy jakiejkolwiek innej robótce. Oczywiście mówię o rozpinanej, czy to będą kamizele, cokolwiek. Chodzi tu głównie o to, żeby robótka była dobrze wykończona, ta obwódka. Często spotykam się z tym, że wzór jest piękny przy jakiejś robótce, ale niestety wykończenie jest naprawdę nieciekawe, a tym bardziej brzegi obwódki rozciągają się i są takie, no tracą po prostu na urok, traci na uroku ta cała nasza robótka. Ja pokażę Państwu, mam tutaj obwódkę, która jest ściągaczem, jedno oczko prawe i jedno oczko lewe. Składa się z 9 oczek ta szerokość tej obwódki. Oczywiście możemy zrobić dużo większą, dużo szerszą tą obwódkę, albo nawet i węższą, ale to wszystko zależy od Państwa. Ja chciałabym pokazać, w jaki sposób zrobić, aby brzeg tej obwódki nie rozciągał się. Tutaj mam taki drugi przykład. To jest obwódka, ona jest taka troszeczkę szersza, ale ja specjalnie zrobiłam taki przykład szerszej obwódki, naszej robótki. To jest ściek francuski, czyli oczka prawe, po prawej i po lewej stronie robótki. Zrobiłam specjalnie, przerobiłam 6 rzędów, normalnie ściągając to pierwsze oczko nieprzerobione. Naprawdę, proszę mi wierzyć, wygląda nieciekawie, nieestetycznie. Już od 8 rzędu w górę, proszę spojrzeć, jak ładnie nam się układa ten ściek francuski, a przede wszystkim bok tego ściegu. A przy tym, co najważniejsze, nie rozciąga się. Nie ma problemu, bo czasami jest tak, że robi się jak gdyby taka falbanka. Brzeg tej obwódki jest stateczny. Zanim przystąpimy jednak do tego, wiele osób pyta mnie się, ile oczek musi narzucić. Nie mogę dać odpowiedzi z tego względu, że nie wiadomo, ile oczek, jaka gruba jest włóczka, jaką wielkość robótki chcemy zrobić, ale ja podam Państwu taki przykład. To jest tylko przykład. Jeśli na plecy potrzebujemy 100 oczek, więc na przody będziemy potrzebowali na każdą część przodu, czy prawą, czy lewą, będziemy potrzebowali 55 oczek. Z tych 55 oczek te 45 oczek to będzie wzór, a 10 oczek, może to być mniej, ja daję taki przykład. 10 oczek potrzebujemy właśnie na tą obwódkę. Także wyjdzie nam 110 oczek w sumie naprzód, ale to pójdzie na tą obwódkę. Przystąpimy więc do tego naszego brzegu. Mamy tutaj ściek francuski, prawda? Przy ściegu francuskim mamy tutaj tą obwódkę i tu dalsza część robótki. Mogą być warkocze, jakiekolwiek inne wzory Państwo chcecie usytuować na tej robótce. Ja pokażę, w jaki sposób zrobić brzeg właśnie tej obwódki, aby się nie rozciągał i wyglądał estetycznie. Więc tak. Ściągamy oczko nieprzerobione, nitka, włóczka z przodu robótki i przerabiamy sobie tą naszą obwódkę oczkami prawymi.
Ta moja obwódka składa się z 12 rzędów. Z 12 rzędów. Czy to oczko przerabiamy wbijając drut z przodu, czy z tyłu oczka. Oczka wyjdą nam na prawo. Więc tak, 12 oczek naszej obwódki. Mogą to być węższe obwódki. Z 6 oczek, 8, 10. Więc tak, nie robię dalej tego wzoru. Wracam się z powrotem do tej obwódki. Więc, przepraszam, na tą obwódkę, ta obwódka składa się z 12 oczek. Więc przerobimy 10 oczek, przerobimy na prawo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dlaczego 10, a nie 12, skoro składa się z 12 oczek ta nasza robótka? Więc oczko przedostatnie przekładamy na prawy drut, nieprzerobione to oczko, nitka z tyłu, włóczka z tyłu robótki i ostatnie oczko na prawo. Z prawej strony ściągamy sobie te nasze oczko brzegowe i to, co było z tamtej przedostatnie, teraz będzie oczkiem drugim, prawda? To oczko, które przełożyliśmy nieprzerobione. Więc to oczko przerabiamy na prawo i robimy sobie dalej tą naszą obwódkę. Przerabiamy sobie tą naszą obwódkę, tych 12 oczek i ponownie obracamy. Ja nie robię dalej, bo nie ma sensu. Zajmujemy się tylko i wyłącznie tą naszą obwódką, więc przerabiamy 10 oczek wzorem, ściegiem francuskim. Więc mamy 5, 6, 7, 8, 9, 10, przedostatnie oczko 11 przekładamy nieprzerobione na prawy drut, włóczka z tyłu robótki i ostatnie oczko prawe. I robiąc w ten sposób, proszę spojrzeć, to jest lewa strona, wygląda bardzo ładnie estetycznie, brzeg robótki, a to jest nasza prawa strona. Proszę mi wierzyć, jest naprawdę, jest stateczny ten bok. Teraz odnośnie obwódki, która jest ściągaczem, może to być ściągacz, dwa prawe, dwa lewe. Czy obwódka robiona ściegiem ryżowym, jakimkolwiek innym wzorem. Ale mamy tutaj przykład wzoru ściągaczowego, więc ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy oczko jedno prawe, jedno lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe i lewe. Nie będziemy dalej robili, bo po prostu uznajemy, że to jest jakikolwiek inny wzór naszej robótki, w tym przypadku jerseyowy, ale my zajmujemy się właśnie tą obwódką. Także wracamy sobie z powrotem i przerabiamy oczko lewe, prawe, aż dojdziemy do oczka przedostatniego. Do ostatnich dwóch oczek. To oczko przedostatnie przekładamy włóczkę z przodu robótki i to oczko przedostatnie przekładamy na prawy drut nieprzerobione. I oczko brzegowe, które przerabiamy na prawo. Ściągamy oczko brzegowe i to oczko, które przełożyliśmy na prawo, na prawy drut nieprzerobione, przerabiamy to oczko na prawo. Oczko lewe i dalej sobie robimy tym ściągaczem. I tym właśnie sposobem, przekładając to przedostatnie oczko,
naprawy drut nieprzerobione właśnie powoduje to, że obwódka naszej robótki jest bardzo stateczna. Ja w tej chwili naciągam tą obwódkę i naprawdę, proszę mi wierzyć, jest stateczna i estetycznie wykończona, czyli estetycznie wykończony bok naszej robótki. To jest naprawdę bardzo ważne. Tu nie chodzi głównie o to, żeby usytuować ciekawy wzór, ale i wykończenie robótki odgrywa bardzo ważną rolę. W następnym filmiku zajmiemy się właśnie, w jaki sposób wykonać dziureczki na obwódce, robiąc kamizele, żakiety, cokolwiek. Są to większe, mniejsze, ale to zrobimy w następnym filmiku. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Służę pomocą. Proszę subskrybować mój kanał. Mam naprawdę bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania. Ale również i sporo porad dotyczących właściwego wykończenia robótki. To jest naprawdę, proszę mi wierzyć, bardzo, ale to bardzo ważne. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.